Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na warsztat poszedł krótki materiał z Tajlandii archiwalnej. Jeszcze Wam go nie pokazywałem. Materiał z miejsca, które nazywa się Market na Wodzie. Po angielsku jest to Floating Market. Bardzo znana atrakcja turystyczna Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie Tajlandii. No niestety ten skansen, który tutaj widzimy, to już zamierzchła historia. W realu takich raczej miejsc już nie znajdziemy, gdzieś w okolicach Bangkoku, może gdzieś tam na północy Tajlandii, może gdzieś jeszcze w jakichś uboższych regionach, ale generalnie coś takiego to już jest zamierzchła historia i tylko pod turystów jeszcze utrzymana. Oczywiście atrakcja naprawdę fajna, tak to kiedyś bywało, tak ludzie żyli, rzeka stanowiła i źródło dochodu, i miejsce zamieszkania, oraz miejsce pracy i drogi, przemieszczano się tędy. Tu na rzekach odbywał się handel, tu tymi rzekami przemieszczano się w inne miejsca, do pracy, do szkoły i tak dalej. Czyli tam i przemysł ten szkutniczy pewnie się rozwinął i połowy i cała infrastruktura wokół. Jeżeli chodzi o aspekt turystyczny, jest to w miarę dobrze zorganizowane, dużo takich punktów, gdzie możemy nabyć pamiątki, gdzie możemy kupić jakieś lokalne, tradycyjne przysmaki, tropikalne owoce, zrobić sobie zdjęcie z jakimś dzikim wężem i innymi jaszczurami. Oczywiście cenowo nie jest to drogo, ale na pewno będzie to drożej niż kupić sobie gdzieś tam owoce w zwykłym markecie. No musimy sobie zdawać sprawę, jesteśmy w miejscu na trakcie typowo turystycznym, międzynarodowym. Ale jak już wspomniałem, ceny nie są jakoś kosmicznie wygórowane, także Tajowie podeszli do tego z rozsądkiem, oni zarabiają, turysta zadowolony. Warto tam raz pojechać, zobaczyć jak to, poczuć ten klimat dawnych czasów. Co więcej, tutaj technicznie Wam powiem, no wpierw pływaliśmy na mniejszych łodziach, wśród takich węższych kanałów. W niektórych miejscach tworzyły się wręcz korki. Takie wodne korki. Dalej przesiedliśmy się na większe łodzie i już na takie szersze kanały, dosyć szybciej się poruszaliśmy. Ale tak jak mówię, wszystko to jednak jest podparte tym aspektem czysto komercyjno-turystycznym. Fajnie by było znaleźć gdzieś takie miejsca na świecie, gdzie takie życie tętni. Może wy mi podpowiecie, gdzie można pojechać i takie coś jeszcze w realu zobaczyć. Ja tymczasem kończę, pozdrawiam Was, szykuję nowe bieżące materiały z Chin, subskrybujcie nas i do następnego odcinka. Pozdrawiam.